Dobry wieczór Państwu, to znowu ja i znowu post. Nie chcę się dzisiaj nadawać na YouTubie, więc nadaję na Facebooku, mając nadzieję, że ktoś to obejrzy. Proszę Państwa, właśnie, muszę tylko sięgnąć do tego wszystkiego, dostałem, proszę Państwa, takiego linka do czegoś, co koresponduje z tym porannym postem dotyczącym Marszu Niepodległości i prowokacji. Oto proszę posłuchać. Ruska ekipa na Marszu Niepodległości. Publiczne, organizatorzy, domagamy się honoru w repertuarze muzycznym Polskiego Radia i inne osoby. Oczywiście to jest pewnie żart. Fani Federacji Rosyjskiej prezydenta Putina zjednoczyły się w jednym miejscu na tegorocznym Marszu Niepodległości, aby dać odpór banderowskiej propagandzie ugrupowań szurmowych, nawet szturmowych nie napisali, i nikt odlotowych, więc widocznie z 8 Google źle przetłumaczyło, proszę Państwa. Jak świat światem, nigdy Ukrainiec nie będzie Polakowi bratem. W związku z solidarnością z narodem ukraińskim na blok przychodzimy ubrani cali na... Na co cali przychodzimy, bo ktoś tutaj napisał? Nie wiem, na co. Dalej są ruskie, dalej są rosyjskie flagi, rosyjskie różne rzeczy. To jest taki profil na Facebooku, proszę Państwa. Niestety jest taki profil na Facebooku. To byłoby śmieszne, gdyby nie to, że już się zaczyna wobec Marszu Niepodległości, rzeczywiście zaczyna się już ta cała propaganda. Propaganda ewidentnie mówiąca, tylko że autorzy tego, autorzy prawdopodobnie z pewnej czteropiętrowej kamienicy w Petersburgu, mogliby po pierwsze pisać dobrze po polsku, czyli zatrudnić kogoś, kto zna język polski, to raz. A po drugie, proszę Państwa, nie zrobią błąd, ponieważ przyznają się rzeczywiście do dwóch rzeczy. Po pierwsze, że cała ta banderowska mniejszość na Ukrainie, narzucająca bardzo mocno się propagandowo, jest sterowana bezpośrednio z Rosji, z Kremla i jest to, są to siły prorosyjskie, po prostu. Co więcej, w ten sposób udowadniają również, że w obecnym rządzie Ukrainy jest bardzo dużo ludzi, którzy są raczej sterowani przez Rosjan, skoro tych banderowców tolerują. To jest ewidentnie profil, którym powinny się zająć polskie służby kontrwywiadowcze, o ile takie istnieją, a wątpię. I nawet powinniśmy się wyraźnie zwrócić do SBU z prośbą o pomoc tego ewidentnego rosyjskiego, zwalczenia tego ewidentnego rosyjskiego szpiegostwa. Po prostu, bo to jest tylko mniejszość. Tylko, że w czasie tej mniejszości ktoś się znajdzie, bo aż się zdziwicie Państwo, że kupić kogoś za pół litra jest bardzo łatwo, niestety. I znajdzie się ktoś, kto się pojawi z takimi hasłami na tym Marszu Niepodległości i wszystko pójdzie w świat. A co więcej, to również pozwoli niektórym bezkrytycznym miłośnikom rządu w Kijowie, z naszego obecnego rządu, na pokazanie, no proszę, popatrzcie, no wiadomo, kto jest przeciwko Ukrainie. Nie będą czytać, że to jest przeciwko, tylko i wyłącznie przeciwko operacjom rosyjskim na Ukrainie, czyli właśnie Banderze. Kto jest przeciwko Ukrainie, taka będzie generalizacja, jest związany z Putinem, jest rosyjskim szpiegiem, co oczywiście bardzo mocno uderzy w środowiska narodowców. Proszę Państwa, w każdym przypadku jest źle. Także powinniśmy na to reagować. Ja cały czas uważam, że żadnych innych haseł poza hasłami na temat Polski i żadnych innych flag poza polską flagą biało-czerwoną i orłem i żadnego innego symbolu poza orłem nie powinno tam być. Naprawdę nie powinno tam być. No może jeszcze będą dobre, mogę, że jeszcze powiedzmy flagi czy godła polskich miast. Proszę bardzo, to jeszcze jest, proszę Państwa, dopuszczalne. Chciałbym również, warto, żeby również organizatorzy marszu wyraźnie stwierdzili, publicznie stwierdzili głośno i wyraźnie przed całymi telewizjami, że nie jest to marsz przeciwko czemuś, tylko jest to marsz czczący niepodległość Polski. Jest to marsz za Polską, a nie przeciwko komuś. Nie ma tam miejsc haseł tego typu, jakie tutaj ci propagują na tej stronie. Notabene ja wiem, że ktoś usiłował tą stronę zwrócić Państwo, zgłaszać, bo tutaj pani mi napisała, że Małgosia mi napisała chyba, że usiłowała zwrócić, gdzieś zgłosić tą stronę, ale nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu. Także, proszę Państwa, robi się naprawdę ciekawie. Im bliżej tego marszu, tym będzie więcej rzeczy. Dlatego ja jeszcze raz powtarzam i będę powtarzał do znudzenia, jak taka Kasandra.
bez względu na to, co sobie o mnie pomyślą, co znowu napiszą, bo już znowu napisali, że trzeba niby mnie bronić. Mam ich gdzieś, mnie nie trzeba bronić. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś bronił. Jeżeli mnie trzeba bronić przed narodowcami, to mam gdzieś tych narodowców. Po prostu. Ale tu chodzi o Polskę, proszę Państwa. Tu chodzi o Polskę, a nie o nich. Chodzi o nas wszystkich. I o ich ega, i o ich dobre samopoczucie, i pokazanie, o jaki bar żeśmy zorganizowali. Tu chodzi tylko i wyłącznie o Polskę. Aż o Polskę. Więc radziłbym uważać po prostu, ponieważ ja cały czas uważam, że ten marsz jest bardzo zagrożony. O wiele bardziej, właśnie ten, w tym roku, jest o wiele bardziej zagrożony niż poprzednie. I zobaczycie Państwo. Myśli Pan, że marsz nie wyda zgody na... Zaraz, bo ktoś mówi, uciekają mi tutaj te... Że ratusz... Ratusz musi wydać zgodę i wyda zgodę. Jeżeli ratusz nie wyda zgody, no to wtedy twój idzie na wojnę z... Idzie na wojnę z ludźmi, więc po prostu. Idzie na wojnę z ludźmi i nie wydaje mi się, żeby nie wydał tej zgody. No, tak myślę. Tak, proszę Państwa, myślę. Uciekają mi te komentarze, niestety. Nie mogę tego patrzeć. Nie mogę na to patrzeć. Mam nadzieję, że to zrozumiecie Państwo, że to nie jest przeciwko marszowi, tylko chociaż wątpię, aby organizatorzy Marszu Niepodległości odebrali to w ten sposób, bo wydaje mi się, że oni odbiorą to, że ja występuję przeciwko marszowi. To jest w obronie tego marszu. To jest w obronie tego marszu, proszę Państwa. Każdy, kto kiedykolwiek pracował operacyjnie i myśli operacyjnie, dobrze widzi, w jaki sposób może to zostać. I tu jest, może to zostać ośmieszone czy zdyskontowane. I proszę zobaczyć u mnie na profilu, będzie pod spodem tą stronę, ruska ekipa na Marszu Niepodległości. To jest ewidentny policzek do nas wszystkich, dla nas wszystkich po prostu. Więc nie wiem, może się Państwu uda, może się nie uda znaleźć tego typu i wykryć tego typu sprawy i zneutralizować je za wcześnie, bo potem już będzie za późno. Bo ostrzegam, że pojawi się ktoś taki, wyśle jedno hasło i nagle wszyscy będą mieli radochę. I z każdej, i z innej strony. A to, co się będzie się działo w Europie, to zdziwicie się Państwo. Naprawdę zdziwicie się Państwo i nie wystarczy tłumaczenie, że my wiemy, bo my nie jesteśmy, proszę Państwa, egoistami. Nie bądźmy egoistami. Tu naprawdę chodzi o Polskę i my za tą Polskę odpowiadamy, proszę Państwa. Czy chcemy, czy nie chcemy. To nie jest tak, my robimy marsz, nas to wszystko nie obchodzi. Po prostu i już. Wystawimy sobie chłopców, którzy będą tego. No to zobaczycie Państwo. Niestety teren od lat jest inwigilowany przez Niemcy i Rosję. Piotr Walkowiak, tak głośno bym nie powiedział tego dokładnie w ten sposób, bo nie mam na to pełnych dowodów, ale pewne przesłanki rzeczywiście świadczą o czymś takim. Bo to jest bardzo ciekawe, naprawdę, bo z jednej strony, tak jak już powiedziałem, po pojawieniu się tego typu inicjatywy, nagle się okaże, że również w naszym rządzie będą natychmiast ataki na narodowców i na marsz, bo to jest paliwo dla tych wszystkich, którzy, jak już powiedziałem, bezkrytycznie każą nam przyklaskiwać wszystkiemu, co robi Poroszenko. Ale jeszcze raz powtarzam, autorzy tej strony, ponieważ tutaj jakby to przeanalizować, dokładnie pod względem językowym, to aktorzy tej strony po prostu, autorzy tej strony nie wiedzą nic na temat Polski, tak prawdę mówiąc, i nie piszą po polsku. Widać wyraźnie, że mają tutaj problemy z napisaniem po polsku, to jest raz. Robert Grabowski, pułkowniku, dlaczego mnie zbanowałeś na YouTubie? Widocznie mnie pan wkurzył, a nie wiem, kim pan jest. Ja nikogo zresztą nie banowałem, także nie wiem. No właśnie, może również dlatego za te idiotyzmy, które pan tu pisze, ewidentnie starając się podważyć to, co mówię. I więc to jest po prostu coś takiego, o, na przykład Mazowsze ginie, ratuj Putinie, to ewidentnie jest jakaś ściema, ale jeszcze raz powtarzam, ta ściema ewidentnie udowadnia, że cały ten ruch banderowski jest sterowany z Moskwy i na pewno w rządzie ukraińskim patrzącym na to bez żadnej żenady są ludzie, którzy są również sterowani przez Moskwę, czyli są po prostu agenturą rosyjską. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. I już. Barbara Stankiewicz, pozdrowienia z Niemiec, AfD średnio 13%. Gdzie 13%? To jakieś wybory w Niemczech mają? Dobrze, dobrze im tak, też niech mają wybory. No. Cieszę się.
Mariusz Kiwior, nie trzeba pracować operacyjnie, żeby to widzieć. Trzeba myśleć. Tak, oczywiście, że trzeba myśleć po prostu, tylko że wiecie Państwo, ja myślę, staram się myśleć. Staram się, proszę Państwa, myśleć za kogoś, a ten ktoś nie chce, żebym myślał, no to trudno, ale i tak będę myślał, bo tu chodzi o Polskę. Także, proszę Państwa, to jest krótki post, ja go też wrzucę później na YouTube. Staram się to po prostu, będę starał się takie rzeczy, jak znajdę, proszę mi sygnalizować i będę się starał takie rzeczy nagłaśniać, po prostu dlatego, że ludzie na dole RN w większości są czyści. Problem z górą. Panie Piotrze, ja cały czas twierdzę, że w większości wypadków ludzie są szczerzy, ludzie zwykli są szczerzy, często naiwni, często wierzą w to, co im się jest mówione. Ale po prostu cóż. No tak muszę być, nie biorę kamery wyżej, bo mam telefon tutaj. Mam zresztą taki głupi telefon, muszę go tak trzymać. O. Więc są szczerzy i są bardzo często zmanipulowani, nie widzą tej manipulacji po prostu. Jak to, ja to się panu dziwię, o co panu chodzi w tym wszystkim, Robert Grabowski? Między innymi o to, żeby pana tutaj nie było i zaraz pana też tutaj mnie wkurza pan po prostu. A chodzi mi głównie o Polskę po prostu. A o co? O co mi może chodzić? Nie podoba się panu? Proszę bardzo, proszę spróbować pójść z ruską flagą i krzyczeć to, co oni panu każą. To, co oni każą na ten. No. Co to za strona, bo niestety nie. Panie Mariuszu, to jest na moim profilu, jest link do tej strony. Ostrzegam wszystkich przed tym. I już. No. Czy państwo odpowiedzą panu Robertowi Grabowskiemu, o co mi tak naprawdę chodzi w tym wszystkim? Bo pan Grabowski uważa, że chodzi mi tylko i wyłącznie, nie wiem o co. O pieniądze, o cokolwiek, o inne rzeczy. Nie wiem. Pieniędzy z tego nie ma, o co innego chodzi. Zgłoszenie anonimowo, wydarzenie użytkownika, jak świat światem, nigdy Ukraińcy będzie... No oczywiście, że tak. Bardzo dobrze, że zgłaszacie. No. 11 listopada działa na wrogów jak płachta na byka. Zgadzam się absolutnie, ale dlatego powinniśmy mieć świadomość tego, że w tej chwili praktycznie po tym, co zrobiła Unia Europejska i tej całym, przy pomocy niektórych polskich posłów, teoretycznie polskich, powinniśmy naprawdę uważać, bo cała para całej telewizji, to mocnej, to oni mają pieniądze, proszę Państwa, idzie w kierunku udowodnienia, że Unia Europejska miała rację i Marsz Niepodległości jest organizacją nazistów i faszystów i tak dalej. Więc zobaczymy. No krwawy to on raczej nie będzie, po prostu trzeba pójść na ten marsz rzeczywiście i trzeba pokazać, że... Ale przede wszystkim trzeba pokazać, że się nie jest przeciwko, tylko że się jest za. Jest się za Polską przede wszystkim. I jedyne właściwie rzeczy, jakie tam mogą być, raz jeszcze powtórzę, polskie flagi i polskie orły. Nic więcej. Żadnych innych. Cała i każdy inny to będzie prowokacja. To będzie ewidentna prowokacja, na którą zresztą czekają stacje telewizyjne. I jak się zdziwicie, jak w setkach tysięcy ludzi oni znajdą to, na co czekają, bo będą wiedzieli, czego szukać. Po prostu. Co my tu mamy? Dobrze. Nie, panie Grabowski, ja nie mówię, żeby odpuścić marsz. Ja cały czas mówię po prostu, żeby uważać. Pan uważa, że jak się pójdzie na marsz, to trzeba mieć od razu hasła typu Polska dla Polaków? Nie, proszę pana, bo jest wielu polskich patriotów, którzy nie byli Polakami z narodowości polskiej, jak na przykład admirał Unruk i nie wymieniając innych. I to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, po prostu chodzi o to, żeby pamiętać cały czas, że nas będzie oglądał cały świat, szukając po prostu potwierdzenia tych idiotycznych tez i tych kłamstw na nasz temat. Po prostu. Trzeba myśleć o Polsce, a nie tylko o sobie i o własnym głupim transparenciku czy hasełku wywieszonym, dlatego że jesteśmy tutaj po prostu. Właśnie. To jest 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości Polski. Tu się liczy tylko polska flaga i polski orzeł. Nic więcej, proszę Państwa. Nic więcej. No, ewentualnie jeszcze flagi i godła polskich miast. Po prostu. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Dobranoc. Do następnego razu. Pewnie jeszcze rzucę jakiś post, jak trzeba będzie, i ściągnę go potem na IT. I niech IT się tym wszystkim martwi. Dziękuję. Na razie.